Bardzo długo zapowiadana gra Batman Arkham Asylum w końcu pojawiła się także i na naszych konsolach, to znaczy już jakiś czas temu, ale stwierdziliśmy, że złapiemy za nią po jakimś okresie czasu, a dziś jestem razem z czochrającym się w tym momencie Jesionem. Cześć Jesion. Siemasz Grzyb. Słuchajcie, mamy dla was tego Batmana specjalnie z drobnym opóźnieniem, ponieważ bardzo wiele osób bardzo wysokie oceny wystawiało tej grze i się zastanawialiśmy, czy nie lepiej jednak ograć sobie troszeczkę mocniej właśnie ten tytuł. Ty zrobiłeś w nim nawet platynę. Muszę powiedzieć, że jesteś hardkorowcem, jeżeli o to chodzi. No, powiedzmy, że był to jakiś hardkorowy wyczyn. Bardziej o tym może świadczyć mój pad, ale dlaczego, to zaraz powiem. To za chwilę powiemy. Batman Arkham Asylum rozpoczyna się od wprowadzenia Jokera do więzienia na wyspie Arkham. Słuchaj Grzyby, nie wiem czy wiesz, ale jak to w świecie komiksów by i gier na podstawie komiksów, DC zdążyło już wydać całą serię komiksów pod tą grę, mianowicie mówi, że gra zaczyna się od wprowadzenia Batmana do właśnie Jokera. Wprowadzenia Jokera do właśnie więzienia przylądka Arkham, a DC na przykład wydało serię komiksów o tym, jak, nie wiem czy w ogóle pamiętasz, gra się zaczyna od tego, że jedzie sobie Batman Batmobilem i właśnie wiezie do Jokera. Tak DC jest. Stworzyło całą serię komiksów, które są tak naprawdę rozmową Jokera z Batmanem w trakcie podróży do tego przylądka. Tak samo zaraz po... powiedzmy sobie, po tej scenie zaraz potem zaczyna się kolejna seria komiksów, w zasadzie jednego komiksu o tym samym tytule, co jest gra. Aha, czyli można powiedzieć, że mamy niezłe wprowadzenie i do gry dzięki temu. I kolejny dobry zabieg marketingowy. Komiksy pojawiają się animowane także w grze Uncharted, także w Dead Space'ie wcześniej przez nas bardzo, bardzo głośno recenzowanym i zachwycaliśmy się mocno nad tym. No i teraz także no w końcu DC, no to jest to uniwersum, które wiąże się bardzo z komiksami, ale sama gra rozpoczyna się od wprowadzenia Jokera do tego więzienia. I on z wyjątkowym uśmiechem na twarzy, on zawsze ma uśmiech na sobie, ale w tym momencie ma wyjątkowy uśmiech, choćby dlatego, że wie sam bardzo dobrze, co się za chwilę będzie działo. On nie przez przypadek pojawia się w tym więzieniu. Ale czy tak za chwilę? Bo nie wiem, czy pamiętasz, zaczyna się gra i jest takie wprowadzenie. Bardzo długie. Tak, bardzo długie. Ja to szczerze mówiąc się denerwowałem, bo tak przez pierwsze dwie minuty trzymałem gałkę, bo chciałem za nim iść, a potem zobaczyłem, że Batman sam idzie. Dokładnie. Trwa to około 10-15 minut nawet. Ale teksty są bezcenne, przyznaj. To prawda. Początkowe teksty, jak zresztą w całej grze, ale w tej rozmowie szczególnie, są zdecydowanie wyjątkowe, są bardzo jokerowe. Dodajmy do tego, że za chwilę będzie działa się magia, można nawet powiedzieć, ponieważ Joker ucieka. Joker bardzo dobrze wie, po co idzie do więzienia Arkham i wie, że ma tam swoich sprzymierzeńców i wie, jaki ma plan. I to bardzo niecny plan. Ma tam swoich współpracowników, którzy będą mu pomagali zrobić niesamowitą rebelię i być może w końcu Batman dostanie po tyłku. W całej grze będziemy przede wszystkim się bić. Będziemy także się chować i to jest dla mnie najlepszy aspekt tej gry. Tak, ale nie zapominaj też, że pojawia się taki motyw, który w niektórych recenzjach był przytaczany jako minus, o tym też powiemy, ale zapamiętaj, że jest ten mod detektywistyczny, czyli... Tak jest. Mamy nie tyle rozwiązywanie zagadek, co w samej fabule. Na przykład mamy przeszukać pomieszczenie w poszukiwaniu pewnych śladów, tropów, które potem nas mają zaprowadzić na przykład do dalszej lokacji, gdzie będzie kontynuowana akcja. Tak jest, ale dosłownie w pierwszej lokacji poznajemy sposoby na walkę. Tak naprawdę są to... Na początku dwa przyciski, wciskamy kwadrat, aby napierać, wciskamy trójkąt, aby zrobić drobny rewersal. Ja bym tak uściślił, bo tak naprawdę sterowanie w tej grze jest bardzo intuicyjne i są to, bo mówisz na początku dwa guziki, no ja bym powiedział, że tak naprawdę to przez całą grę się walczy dwoma guzikami. W sumie to prawda. Przy czym to może się wydać takie głupie, nie? No, Batman, tutaj tyle możliwości i dwa guziki. Oczywiście wiadomo, że można robić pewnego rodzaju kombosy, bo przecież dochodzi do tego gałka i różnego rodzaju otoczenia, ale myślę, że o tym powiemy trochę dalej. Dokładnie. Za pomocą kwadratu po prostu naparzamy. Trójkąt służy do przejmowania, przechwytywania ciosów przeciwnika. Tak zwanej kontry. Tak jest. Mamy jeszcze kółko, które będzie robiło tak zwany stunning attack, dzięki czemu przeciwnik będzie mieć takie śmieszne. Tak, dokładnie, bo w tym momencie Batman po prostu przyłoży mu peleryną. Tak jest. Peleryna zrobiona nawet nie wiem z czego, skoro w taki stan potrafi wprowadzić przeciwnika. Dodajmy do tego zwykły podskok pod X-em i to tak naprawdę teoretycznie tyle. Ale w grze uświadczymy bardzo dużo zabawek Batmana, między innymi Batarang, między innymi różnego rodzaju haki, dzięki którym będziemy... Batklawy tak zwane. Tak jest. Odszukiwać różnego rodzaju znajdźki, które zostawił Mr. Riddle. Pamiętacie kreację Jima Carrego?
Tak, z tak, filmu. Tak zwany w komiksach w świecie fani go bardziej pewnie kojarzą pod pseudonimem Edward Nigma. Może też tak być, to prawda. I będziemy szukać różnego rodzaju znaków zapytania, a także, co jest też ciekawe i co zasługuje na plus, jeżeli chodzi o tę grę, to fantastyczne zagadki typu wchodzisz do pokoju i nagle słyszysz głos Edwarda Nigmy, który mówi: kto jest najważniejszy w tym pokoju? La 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 la, chodźmy do boju. No tam się musi rymować, wiadomo o co chodzi. No i wy po prostu musicie spojrzeć na daną rzecz, czy to będzie obraz, czy to będzie statua, czy to będzie nawet jakaś szuflada wyróżniająca się. Tak jest. I go zbadać. I wówczas odgadujecie jedną z 200 bodajże 40 zagadek, albo 240, tak, to dokładnie. Jest tych znajdziek. Przy czym właśnie, znajdziek jest 240, tutaj mamy podział na takie znajdźki typowo... takie typowo skarbowe. Weźmy pod uwagę na przykład takie znaki zapytania, czy właśnie tak jak Grzyb powiedział. Masz rację. Takie na przykład zagadki typowo fabularne, przy czym one są związane z postaciami z samego komiksu i samego uniwersum. I to jest niesamowite, ponieważ to jest ponownie puszczane oczko w stronę gracza, w stronę fanów komiksów z Batmanem i całego uniwersum Batmanowego, Gotham City i tak dalej. Ponieważ spotkacie starych, dobrych znajomych, a także i nieznajomych, których bardzo nie lubicie, albo znajomych, których nie lubicie po prostu, i będziecie musieli odnaleźć przedmioty z nimi związane. Czasem to jest niezły hardcore. Ty mówiłeś, że musiałeś ciągnąć różnego rodzaju, sięgnąć po jakieś filmiki, tak, żeby, tak, żeby dotrzeć to, do tak. zagadek. Mm-hmm, dokładnie, ponieważ zagadki są... Niby jest prosto, bo są mapy, które pokazują, w którym pokazują, które pokazują, gdzie są, powiedzmy, pozaznaczane niektóre zagadki, przy czym to jest taki trochę żart ze strony twórców gry, ponieważ te znaki zapytania, ponieważ nie ma tradycyjnych X-ów, znaki zapytania po prostu się ruszają. I to jest właśnie też niesamowite. Znajdujesz mapę, niby jest łatwiej, a tak naprawdę cały czas będzie ciężko. W Batmanie będziecie się bić, będziecie włączać detective mode, kiedy będziecie musieli szukać zapachu tytoniu, zapachu alkoholu i tak dalej. Będziecie musieli rozwiązywać kolejne zagadki, dzięki czemu, a także być cichym zabójcą, którym bez wątpienia jest Batman, ponieważ w pewnym momencie pojawia się tak dużo przeszkadzajek, że musicie zabijać swoich przeciwników, szybko uciekać i wprowadzać właśnie tych swoich oponentów w niesamowity stan zdenerwowania, kiedy zaczynają strzelać do siebie i później to już jest niesamowite piekło. Strzelać jak strzelać, ale oni czasami chodzą, zaczynają gadać do siebie, się pocieszać, a czasami jest tak, że coś usłyszą, zaczynają panikować i krzyczeć. To też jest bezcenne, zwłaszcza jak siedzimy nad nimi. To jest właśnie najfajniejsza rzecz, jeżeli chodzi o Batman Arkham Asylum. Tutaj mamy całą wyspę tak naprawdę do dyspozycji, choć na początku wydaje się, że to będzie tylko więzienie, w pewnym momencie przedostajemy się na zewnątrz, ale tak gwoli podsumowania, oprócz tego, że mamy nawalankę, oprócz tego, że mamy różnego rodzaju fantastyczne zabawki, że zagadki i zabawki także Batmana, oprócz tego, że będziemy po cichu zdejmować naszych wrogów, co ta gra ma w sobie, żeby ludzie poszli do sklepu ją kupić? Przede wszystkim moim zdaniem jest to gra, która ma, jest najbardziej, powiedzmy sobie, licencjonowaną grą pod względem twórców komiksów, dlatego że spotkamy tutaj wszystkie postacie, które mogliśmy spotkać w komiksach. Za znajdowanie różnego rodzaju znajdziek będziemy odkrywać kolejne tak jakby notki biograficzne niektórych postaci, łącznie z tym, które się pojawiły w którym roku, w którym numerze Batmana. Poza tym, jeżeli coś, co miałoby skłonić ludzi, to jest mianowicie to, że ja przeszedłem tę grę na poziomie najłatwiejszym, na poziomie średnim, na poziomie najtrudniejszym i cały czas nie miałem dosyć. Ona bądź co bądź jest grą trochę liniową, ale tego się tak bardzo nie odczuwa. Dokładnie. Jaka ocena według ciebie? Ja myślę, że ja bym tej grze dał mocne 8. Choćby tylko takim moim głównym minusem jest to, że jest troszkę za krótka, ponieważ można ją bardzo szybko przejść, a przede wszystkim ten system walki jest, co tu dużo mówić, bardzo denerwujący, ponieważ ja grając w tą grę i robiąc trofea, po prostu rozbiłem swojego pada o ziemię. Połamałeś pada i to powiem szczerze, że też powinno zachęcać do zakupu tej gry. Batman Arkham Asylum w moim przekonaniu to także bardzo mocna 8. Nie dam tej grze 9, nie powiem więcej minusów poza tym, że po prostu można się mocno zdenerwować. Poziom frustracji za wysoki, bardzo dobra grafika, fantastyczna muzyka, kosmiczne skradanie, mocna nawalanka. Batmana trzeba mieć w swojej kolekcji. Mocne 8, odgramy na maksa.